Tobą, Zosiu, jest ziemia. Widzisz lasy, łąki, widzisz całą ziemię z wysokości chmur, widzisz wieżę Eiffla, widzisz chiński mur, widzisz statuę wolności w USA. Ja, że nie widzę, tylko tak sobie wyobrażam, nie? Ale, tak. Ale nie widzę. Dobrze, a lasy? Możesz ja sobie widzę, tylko widzę chmury. Chmury widzisz? Mhm. Dobrze. To w takim razie ja teraz obniżam cię i jesteś pod chmurami. Chmury są nad tobą, a pod tobą jest cała ziemia. Widzisz właśnie lasy, łąki, wszystko. Jak to wygląda z góry? Tak samo jak normalnie, czy jakoś inaczej? Słuchaj, teraz jak powiedziałeś to, tam mi się zaczęły jakieś światełka pokazywać. Co to za światełka są? Gwiazdeczki, coś takiego. Dobrze, ja teraz daję ci pistolet. Strzelaj do tych gwiazdeczek. Rozbryzgują się? Znikają. Dobrze, strzelaj. Wszystko wystrzelaj, żeby nic ci na drodze nie stało. Ty masz widzieć las, łąki, ziemię. Wszystko, co stanie na drodze, zabij. To są kule specjalne, które likwidują iluzję, która wchodzi między tobą a ziemią. Aż w pewnym momencie zobaczysz las, łąki, ziemia, wszystko się rozstąpi, oczyści. Ja otwieram całą przestrzeń i znowu widzisz las, łąki, drogi, miasta, wioski. Jest tak? Nie, nie ma. Nic kompletnie nie. Dobra, Piotruś, zobacz, co się stało, co się wydarzyło. Właśnie. To teraz ja przenoszę ciebie i Zosię do tego czasu, kiedy powstała ta blokada, obojętnie kiedy to była. Przenoszę was tam i tam jesteście. To jest to życie czy inne? Inne. I co tu się wydarza? Kim Zosia jest? Kimś uczonym. Uczonym, dobrze. I co tu się dzieje? Co ona robi takiego, że spowodowała ten program? No, nie ma dostępu do jakiejś wiedzy. Do jakiej wiedzy, czy jej? Księża blokują. Księża? Mhm. Dobrze. W takim razie teraz, Zosiu, chciałabyś posiąść tą wiedzę wtedy? Tak. Tak, bo to jest ci potrzebne. Dobrze. W takim razie ja wzywam tych wszystkich księży i rozkazuję im natychmiast przynieść wszystkie książki dla Zosi. Jako dla naukowca. Nie mogę. W takim razie ja stawiam klatkę i mówię do nich, albo przyniesiecie książki, albo wsadzę was do klatki i dam do słoneczka i spalę. Co wybieracie? Tak popatrzyli po sobie i się zgadzają. No to dawać te książki, całą wiedzę Zosi, raz, dwa już. Przynieśli? Tego pełno jest. Dobrze. Dają tobie, Zosia, te wszystkie książki, ty je bierzesz. I zabierasz do swojego pokoju i chciałeś studiować tą całą wiedzę. A oni odchodzą. Wolniej tylko dlatego, że się zgodzili. I poszli. A Zosia, przyjmujesz całą tą wiedzę w tych książkach, w których jest. I już wiesz całą wiedzę, nie znasz. I te wszystkie blokady z ciebie spadają, znikają. A ty jesteś wolna. I teraz patrzysz na ziemię. Lasy, łąki. Jak to wszystko wygląda? Słuchaj, rozjaśniło się, coś jakieś ciemne, ale nie widzę to. Może taki trochę góry, zarysy, ale konkretnie nie widzę ani lasów, ani łąki. Coś jeszcze mi tak fruwa przed oczyma. Piotruś, zobacz, co to jest. Ciekawe, co zatrzymałem. Przeszkadzajko. Dobrze. Wyłap wszystkie przeszkadzajki do słoneczka. Słoneczko to przyjmuje, zjada, spala, to nie istnieje. Co się tworzy? Dobrze, to teraz zobacz, skąd to przychodzi. Idziesz do źródła. Kto to generuje, kto to produkuje? Znaczy, mi się jakieś takie wgłębienie ukazało. Jakieś takie dziwne to jest. I takie pasy energii. Wgłębienie z pasów energii. O, ale oczywiście co jakiś czas z tego wychodzi. Coś. Jakiś generator to jest. Dobra, teraz to i właściciel tego generatora, kto to jest? Jakaś istota nieludzka. Zapytaj go, kim jesteś? Kim jesteś? Twórcą generatorów? Dobrze. Powiedz mu, że ma zabrać ten generator. Zosi, absolutnie. Natychmiast. Mówię, że potrzebny do badań. Masz zabrać. Nas nie interesuje to. Nie jest zadowolona. Trudno ma zabrać, bo inaczej to ja sam przełożę mu. No to zabieram. No to wielkie jest. Ma zabrać wszystko. Mhm, tam już. Dobrze, w takim razie ma to zabrać i odejść. Teraz doprowadzony czyszczą energię Zosi. Ona wchodzi w te miejsca, wypełnia, odbudowuje, dezynfekuje, zamyka aurę i tam już jest wszystko dobrze. Zosiu, ja teraz przenoszę ciebie na plażę. Jesteś na plaży. Słoneczne i piękne jest samo południe, środek lata. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, czy byłaś na tej plaży. Czy jesteś pierwszy raz? Wiesz, że jeszcze nie widzę dobrze? Jeszcze coś, jakaś czarna plama? Dobrze. Piotruś, zobacz, o co chodzi. Pozostałość. Dobrze. Weź tą pozostałość i usuń. Dobra. Dobrze. I teraz, Zosiu, jesteś na tej plaży. Zobacz, czy już byłaś na tej plaży, czy jesteś pierwszy raz? Widzę tylko żółty kolor, ale dookoła nic więcej. Tak jakby pod stopami bym czuł taki piasek, ale żółto dookoła. Piotruś, od dołu do góry. Piotruś, gdzie Zosia jest teraz? Zobacz, o jakie miejsce ona mówi. Czy jakby słońce? Głębia? Głębia siebie. Jakaś głębia siebie. Co to jest? Ja tak wyszedłem poza to. Tak. To wygląda jak taki mały torus. Jaki to związek ma Zosiu? O co tu chodzi? Naprawdę. To jest przestrzeń jakby ochronna. Kto tą przestrzeń założył ochronną? Ona sama sobie założyła. Zosia, ty zakładałaś jakieś ochrony na siebie? Nie. A ktoś cię zakładał? Wiesz co, ja chodziłam kiedyś na oczyszczania może. Jak ktoś cię oczyszczał, to zakładał ci jakieś ochrony. Nic mi nie mówili. A, właśnie, bo są tacy, że tak nie mówią, a no właśnie, prawda? Wiesz, bo ja zawsze byłam przeciwna temu, tak? Piotruś, zbadaj, czy te zabezpieczenia ochronne Teraz stawiam przed Tobą istoty, które to założyły, właściciele tego zabezpieczenia. Kto to jest? Właśnie jakby przez chwilę były trzy istoty, a później jedna. Czy dobrze? Wszystkie trzy wzywam z powrotem i są wszystkie trzy. Tak samo wyglądają, czy różnie? Różnie. Dobrze, zapytaj pierwszą, kim jesteś? Kim jesteś? Kimś z przeszłości. Dobrze, następną zapytaj, kim jesteś? Kim jesteś? Też kimś z przeszłości. I trzecią zapytaj, kim jest? Kimś z teraźniejszości. Z teraźniejszości, dobrze. Tą z teraźniejszości zapytaj, co zrobiłaś, co założyłaś, Zosi. No, ona chciała ją chronić tam przed jakimiś negatywnymi energiami. Dobrze, Zosiu, czy mamy jej zwrócić tą ochronę, która ci założyła? Tak. Dobrze, ja zdejmuję z ciebie i zakładam na jej właścicielkę. Się wzdrygnęła. Jest jej, do niej wróciło. Nie chcę tego. Ale to jest twoje. Jeżeli zakładasz komuś coś takiego, to musisz zdawać sobie sprawę, że to do ciebie wróci. No, ja nie wiedziałam, że to tak. To jak nie wiesz, to nie rób. Jak nie wiesz, co robisz, to nie rób. Bo my mamy przez ciebie kłopoty później. Jak obiecasz, że nigdy w życiu więcej tego nie będziesz robiła, to cię uwolnimy od tego. Dobrze, w takim razie ja teraz zdejmuję to z ciebie, daję do słoneczka. Słoneczko to spala, to nie istnieje. Ty jesteś do tego wolna. Pamiętaj. Obiecałaś, że nigdy tego nie zrobisz więcej. Odejdź. Teraz następną istotę, która jest z przeszłości. Zapytaj się, co ona zrobiła, Zosi. Chciała chronić. Dobrze. Chciałaś teraz to, co założyła Zosi, gdzie to jest? Teraz świeci to na czerwono. No też jakby srebrna kula. Dobrze, ja biorę tą srebrną kulę i oddaję jej właścicielce. No też nie chcę. Ale to jest twoje. Ty to, Zosi, założyłaś. To teraz zobacz, jak twoja dobra wiara działa. No to nie wiedziałaś, to takie... No to jak? Rozdajesz, nie wiesz, co rozdajesz. Następna, Mądrolińska. I tak spuściła głowę. Dobrze. Obiecasz, że nie będziesz tego więcej robić, to cię uwolnimy. Nie będzie. Dobrze. Zabieram jej to, daję do słoneczka, słoneczko to spala, to nie istnieje. Ona jest do tego wolna. Idź i więcej tego nie rób. Teraz trzecia istota. Co ona założyła, Zosi? No, takie dwa dyski, które miały chronić. To nie się rozchodziły w górę, w dół i to miały tak wokół chronić. Chodzące dwa dyski. Weź teraz zbierasz te na dyski i oddajesz jej. Zakładasz to wszystko, co założyła Zosia i zdejmuję jej, zakładam jej. W tej istocie właścicielowi. Co się dzieje? Zaczyna być osłabiona. Jak to zakładałaś coś, Zosi? Co ją miało osłabiać? Co ty zrobiłaś jej? No to miał być eksperyment. To teraz ten eksperyment będzie na tobie. Jak się czujesz z tym eksperymentem? No nie chcę. To jest twoje. Ty nie możesz nie chcieć swojego. To jest twoje. Co rozdajesz, to dostajesz. Jak obiecasz, że więcej tego robić nigdy nie będziesz, to cię z tego uwalnię. Obiecuję. W takim razie zabieram to z niej do słoneczka, słoneczko to spala, to nie istnieje. Jesteś wolna, pamiętaj, co obiecałaś. Dobrze. Zosiu, stoisz znowu na tej plaży słonecznej. Rozejrzyj się dookoła i powiedz, znasz tą plażę, czy jesteś pierwszy raz na niej? Teraz widzę takie coś, jak gdyby w dali, tak jak gdyby słoneczko było, nie, i promienie tylko, a nie widzę plaży, tu dołu nie widzę, tu górę. Zobacz, Piotr, gdzie Zosia jest teraz. Rozdwojona jest. Czyli w połowie była tu, w połowie nie. Dobrze. To teraz, gdzie jest ta druga połowa? Uwięziona? To teraz przenoszę się do tego czasu. Kto ją uwięził? Jakieś istoty. 3 czarne gwoździe. Zapytaj ich, kim są. Kim jesteście? Rytuał? Przynoszę do tego czasu, ktoś wykonuje ten rytuał. Kto to jest? Kaptura postaci. Dobrze, w takim razie teraz, Zosiu, chcesz, żebym ja to wycofał? Ja to wycofuję wszystko i ten rytuał jest wykonywany na tych kapturach. Ale czym się zbijecie? Przeklinę rzeczy. Ja daję teraz takie lustra i wszystkie przekleństwa się odbijają, wracają do nich, ich jeszcze bardziej pogrążają. Wszystko, co będą wyrzucać, będzie wracać do nich i będzie ich jeszcze bardziej dopadać. No już to dla Boga, dla Boga. Rozwijają się, ale nie chcę tego puścić. No jak na wiedzeńcu. Co się dzieje? Wiją się i klną to wszystko. Ja zamykam ich przestrzeń, wszystko co mówią, co klną, to wszystko do nich wraca i jeszcze wzmacniam to wszystko w nich milionkrotnie. Aż powykręcało. Nie mogą wierzyć, że ich Bóg na coś takiego pozwala. Nie mogą wierzyć? Zapytaj się, czy kiedykolwiek widzieli swego Boga. Nie, ale wierzą. A, wierzą, no to wierzcie, idioci, dalej. Tylko właśnie według swoich wierzeń robiliście innym krzywdę, a teraz patrzcie, jak to się cierpi, jak się robi tą krzywdę samemu sobie. Nie mogę już ich opuścić. Czy nie powinien nas coś takiego posłać? A kim ty jesteś? Pytałem. Ja? Jestem Bogiem nad wszystkimi bogami. Jestem największym Bogiem, nie ma nikogo większego ode mnie. No to przepraszam, nie widzicie. No to na drugi raz, nim coś zrobicie, to się zastanówcie. Zabierzcie wszystko z Zosi, absolutnie wszystko. Oczyście ją, zabierajcie to. Nigdy więcej tego nie róbcie. Obiecujecie? No to zabierać wszystko. Całą jej przestrzeń oczyścić. Zabrali? Dobrze, w takim razie ja ich teraz daję do słoneczka, słoneczko wszystkich spala, oni nie istnieją, nigdy istnieć nie będą. Więcej nikomu nie szkodzili. Są wolni. Zosiu, rozejrzyj się po tej plaży i powiedz mi, czy już byłaś na tej plaży, czy jesteś pierwszy raz? Słuchaj, jeszcze jakaś czarna taka lata chmura. Tak. I to cały czas tak trochę się podnosi, niżej, poniżej tak gdzieś brody, czy na wysokości klatki piersiowej. I tu już widzę jasne, ale nadal tej plaży nie widzę, nie? Tak jak gdyby coś jak rozłożone skrzydła ptaka. Piotruś, zobacz, co tu się dzieje. Klątwa. Dobrze, teraz tutaj właściciel tej piątej, który rzucił. Kto to jest? Kobieta, mężczyzna? Kobieta. Kiedy rzuciła? Jak dawno? Dawno to. Dobrze. Proszę zdjąć tą klątwę. Zdejmuję twoją klątwę i oddaję tej kobiecie. Ta klątwa siada na tą kobietę, na swoją właścicielkę. To ją wyżera. Co dajesz? To dostajesz. To tak jakby wnętrzności wyżerał. Zdziwiła się, że to do niej wróciło. Zdziwiłaś. To ja ci coś powiem, zawsze wraca. Co dajesz, to dostajesz. Nie słyszałaś o tym, nie widziałaś? No to teraz już wiesz. Nie chcę tego. A, to jest twoje. Ty nie możesz nie chcieć swojego. To jest twoje. Mam dla ciebie rozwiązanie. Klękaj przed Zosią i proś ją o wybaczenie. Jak cię wybaczy, to ja cię uwolnię od tej własnej twojej klątwy. A przy okazji oczyść Zosię całkowicie z innych klątw, o których ona nie wie. Z innych rzeczy. Skoro jesteś taka klątwiara, to wiesz, czego szukać u Zosi. Proś o wybaczenie, ale i oczyść całkowicie. I wtedy w akcie łaski ja cię uwolnię. No to zbierasz coś. Wszystko ma pozbierać. Ojej, ile tego. Zosiu, skąd to nazbierałaś? No nie wiem. Pomagając ludziom. Robiłaś to w dobrej wierze, otwierałaś serca, a wszystkie paszki do ciebie wskakiwały. To jest dlatego to, co ja mówię, nie pomagaj nikomu, bo cię wciągną do błota, bo cię zniszczą. Rozumiesz? Mhm. Bo te paszkwile podchodzą do ciebie z takim, żeby zadziałać na twoje współczucie, serce, dobroć. Ty się otwierasz, chcesz pomagać, a oni wtedy wskakują na ciebie i dlatego tak strasznie dużo. A to coś niesamowitego. Dokładnie. Już więcej nie może. Dobrze. Jeszcze coś fruwa, wiesz, czarnego. Dobrze, w momencie, ja teraz zabieram to wszystko od niej, co nazbierała do słoneczka. Słoneczko to spala, to znika i nie istnieje. Ona dalej niech oczyszcza Zosię. Do zera. Mhm. Tak. Tak w sercu poczuł? No bo tam też jakieś szpile poszły. Mhm. Nie puśćmy. Wszystko ma powyjmować, wszystko ma ponaprawiać. Mówisz o wszystko. Dobrze. Zabieram to wszystko od niej do słoneczka. Słoneczko to spala, to nie istnieje. Jesteś wolna, idź i nigdy nie czyń więcej tego, co robiłaś. Pamiętaj, co obiecałaś. Dobrze. Zosiu, rozejrzyj się po tej plaży i powiedz, czy już byłaś, co się pierwszy raz widzisz. Mhm, jeszcze nie widzę. Co się jeszcze dzieje? Piotruś, co jeszcze przeszkadza? Przyszło pierwsze białe. Zobacz, gdzie to jest. W którym miejscu to jest. Przeboczami. Dobrze. Zosiu, chcesz się tego pozbyć? Tak. Ja właśnie nie słyszałam. Przed oczami jakaś taka właśnie jak bielmo, takie zasłonki, nie wiem co to jest też. To wiesz co, to ja już poczułam od jakiegoś czasu. Takie coś, jak gdyby miało kompletną zasłonę przed oczami. To tak wyglądało, jakby ktoś powiedział, abyś ty nie widziała, albo żebyś czegoś nie zobaczyła. Ktoś takie coś może nawet nie powiedział, jak pomyślał. Bo to nie ma wielkiej mocy, ale jednak jest. I to od jakiegoś czasu, że wiesz, musiałem sobie pójść drugie okulary zrobić. Mówię, Boże, nie wiem dlaczego, nie? Piotruś, pozbieraj i z jednego oka i z drugiego. Zdejmij to całkowicie, oczyść oczy. I to wszystko do słoneczka. A teraz przed tobą stoi właściciel tego, co to zrobił. Kto to jest, kobieta czy mężczyzna? Kobieta. Zapytaj ją, dlaczego to zrobiła. No tak jakoś bezmyślnie, już tak z ostrością. Wiesz, pomagasz człowiekowi, a on jest zazdrosny, że potrafisz mu pomóc i dość, że mu pomogłaś, to ci jeszcze zaszkodził. Wiesz, jacy ludzie są? To nie są ludzie, to są paszkwile. Dobrze. Co my tu z tym zrobimy? Ja wracam z powrotem ze słoneczka tę bielma i zakładam jej na oczy. Niech ona sama doświadczy tego, co robi. Jak się czujesz teraz? Co odpowiada Piotruś? No nieprzyjemnie jest. A widzisz, tak Zosi było. Jak miała to na oczach i jej założyłaś. Tak spuściło. Obiecujesz, że nie będziesz więcej tego czyniła? Tak. Pamiętaj, co obiecałaś. Zabieram ci to z oczu do słoneczka. Słoneczko to spala, to nie istnieje. Ty jesteś wolna. Pamiętaj, nigdy więcej tego nie rób. A teraz zobacz, czy wszystko zabrałaś z Zosi, to co jej rzuciłaś. Tak. Dobrze, wynocha. Następne szukamy, bo jeszcze nic nie widzę. Dobrze, w porządku. Piotr jest tak, jakby mi w piersiach coś tak ściskało. Najpierw oczy dokończymy. A, oczy, tak, zobacz, tak. Piotruś, co z oczami. Coś ciemnego. Gdzie to jest, na zewnątrz czy wewnątrz? Na zewnątrz. Dobrze, zapytaj się tego czegoś, kim jesteś. Kim jest przesłona. Dobrze, teraz stoi właściciel tej przesłony. Kto to jest? Też jakaś kobieta. Zapytaj się, dlaczego to zrobiłaś, Zosi. Też załość. Dobrze, ja biorę to z Zosi. Zdejmuję te czarne i zakładam jej na oczy. Ja się zdziwiłem. Jak się czujesz teraz? Jak to wróciło do ciebie? Nie przyjemnie. No już teraz wiesz, co Zosi zrobiłaś? To proszę o wybaczenie. Jak cię wybaczy, to cię to zdejmę. No proszę. Dobrze. Zdejmuję jej, daję do słoneczka, słoneczko to spala, ona jest do tego wolna. Pamiętaj, nigdy więcej tego nie rób. Obiecujesz? Tak. I poszła. Zobacz, co jeszcze tam u Zosi jest. My chyba zrobimy hurtowo, wiesz. Ja ci daję teraz takie sito energetyczne, specjalne. I teraz wkładasz w to sito głowę i zdejmujesz wszystkie te rzeczy, które były tam jakąś zazdrością. Zdejmujesz wszystkie zasłony, wszystkie blokady ze wszystkich ciał, zmysłów, poziomu. Wszystko zdejmujesz. Ile tego jest w tym sicie? Sporo. Dobrze. Teraz ja wzywam wszystkich właścicieli, a ty każdemu zakładasz tam, gdzie trzeba, żeby miał nauczkę. I więcej nie robił tego. Najgorsze to są wszyscy ludzie, którym ty pomogłaś. Oni ci to zrobili. O jakiejś głupie. Strasznie. Widzisz? No. Ty w dobrej wierze robiłaś, a oni tak ci... Postępczyłeś. Widzisz? Jak oni się czują teraz? No i ty... Powinniście być zadowoleni, bo teraz doświadczacie tego, co żeście zrobili Zosi. Niech się pomęczą. Może bardziej zmiękną niż złożę. Jeszcze wzmacniam to u nich na tych oczach milion razy. I co, Piotruś, nacieszyli się już oni swoim szczęściem? No nie chcę tego. Już nie chcecie. Na kolana wszyscy prosić Zosię o wybaczenie. Dobrze. Teraz zabieram to wszystko z nich do słoneczka i pamiętajcie, żebyście nigdy więcej tego nie robili. Jeżeli będziecie to robili, wróci wam wszystko to i już na wieki będziecie mieli ten problem. Pamiętajcie, co powiedziałem. Poszli. Dobrze, Zosiu, jesteś znowu na tej plaży. Jeszcze jest tu wiesz co żółte, jeszcze dusi mi tu w piersiach. Ja się dobrze zobaczymy, co jest w piersiach. Piotruś, zobacz, co jest na piersiach. Jak mi go zakuje serce, to tu na złączu mnie. Mostek. Tak, mostek. Dobrze, Piotruś, co tam jest? Taki ciemny cień. Dobrze, ja teraz przyłożę ciebie i Zosię do tego czasu, kiedy on powstał, obojętnie kiedy to był. I jesteście tam, to jest to życie czy inne. Co tu się dzieje, kim Zosia jest? Znowu kobietą. Tak. Tak, to się schwyta. I? No i się zaczął znowu bawić. Niezbyt przyjemnie. Jakiś sadysta? Mhm. Dobrze. Zrobimy małą zamiankę na chwilę. Wycofuję wszystko i jest odwrotnie. To Zosia jemu robi to. I zapytaj się go, jak się czuje. On jest szczęśliwy. Szczęśliwy? Czy to jest sadysta? No. Stawiliśmy na zboczeńca, robimy mu przyjemność. Co to z nim zrobić teraz? Jak jemu sprawia to przyjemność. Dobra. Inaczej. Bierzemy tego gnojka, a razem z tym wszystkim, co zrobił, zdejmuję z Zosi wszystko, oczyszczamy ze wszystkich tych zdarzeń. To wszystko zaniosę ja razem z nim do słoneczka. Słoneczko go spala i on znika. To wszystko już nie istnieje i go nie ma. A teraz wszystkie te miejsca oczyszczam u Zosi, zdejmuję wszystkie zapisy. Zamykam aurę i już jest cisza. Aż łzy poleciały. Co za społeczeństwo. No dobra, paszki, nie ma go. Zosiu, jak się czujesz? Przenoszę cię teraz na łąkę. Nie ma łąki jeszcze. Nie ma łąki? Nie ma jeszcze łąki. Co się dzieje? No Suno, widzisz, ja mówiłam ci wczoraj z tą głową. Po prostu ja sama zaskoczona byłam tym. Ale ty nazbierałaś śmieci, ja... Przecież ty normalnie wiesz to jak odkurzacz. Panie Boże, kochanie. Aj. Ale powiem ci, nie jesteś pierwszą ofiarą pomocy. Wiesz, ludzi, którzy tacy chętni są pomagać wszystkim właśnie tak nazbierają. Wiesz co, ja już dostałam podwoli, kiedyś i to sobie uświadomiłam. Ale robiłam nadal to samo. Tak? No właśnie. Trochę przerwy zrobiłam pomiędzy tym i później znowu. Widzisz. Po czym ja widzę, wiesz, że ja nie widzę, nie? To jest mało. Ale po prostu latają mi czarne plamy przed oczyma. Tak. To są właśnie te wszystkie takie zazdrości, zawiści, takie rzeczy, które ktoś rzucał przed twoje oczy. Rozumiesz? Ale słuchaj, jak to wygląda. W tej chwili to jeszcze tą mam jedną, nie? Która ona się oddala, się zmniejsza, się robi się z niej koło. W tej chwili jak gdyby się dzieliła na dwa i ona tylko tak się unosi, zobacz, na taką wysokość, nie? Tak, tak, bo ona krąży, bo ona tu została rzucona. Żeby ci zasłaniała, żebyś ty nie wiedziała, żebyś nie mogła tego robić. A czasami to takie są, wiesz, pasy i się rozciągają, nie? Harmonika. Tak. Chodzi o to, że im pomożesz większemu nieodecznikowi, tym on większą zawiścią rzuci w ciebie czymś. Rozumiesz? Rozumiem. Pomagasz nieodacznikom, a oni zazdrości, zawiści, że ty coś potrafisz, rzucają na ciebie takie rzeczy. Że zamiast być wdzięczny. A właśnie zamiast. To, co ja mówię, nie powinno się nikomu pomagać. Nikomu. No, zrobiłam kilka razy tak, że powiedziałam, że bo przyszedł i mówi tak, no myślałam, że pani zrobi za mnie, tak? Ja mówię, ja mogę go panu pomóc, ale zrobił pan sam to, nie? Dokładnie. I po prostu, słuchaj, obrażony był. No i dobrze, bym paszkwil był, a ty uratowałeś siebie, bo by też cię obsiadł czymś. To są gnoje, oni właśnie próbują zawsze wejść. Takie poczucie winy wywołać, coś, no jak to pani nie pomoże, pan nie pomoże, no przecież ja nie mogę. Słuchaj, już jakoś tak ja naprawdę opadłam z sił, chęci, koncentracji, nawet oddechów nie mogłam robić, dokładnie. I słuchaj, Leszek, bo tam niedawno dopiero twoją stronę odkryłam, nie? No i tam parę tych sesji wysłuchałam i którąś tam słuchałam sesję i ty mówisz, że są jeszcze wolne miejsca, nie, na ten... To już było późno dosyć, ale tak zdjęłam te słuchawki i mówię, nie, zadzwonię szybko. Weszłam tam, numer telefonu znalazłam, nie dzwonię do Maćka, ale się spotkałam w głowie, że to późno jest, nie? On mówi, że to nie ma problemu tego. Następnego dnia wchodzę, nie ma, już zniknęła strona. A tak jeszcze jak się, wiesz, położyłam spać się z drewnem, mówi, mogłabym później, może tego, mówi, nie. Zadzwoniłaś, to możesz jechać, bo jak później, to będzie później za 10 lat. Albo nigdy. Dokładnie. Dokładnie. My zrobimy teraz tak, Zosia. Ja przenoszę Ciebie do naszej apteczki. Bo tu my nic innego nie możemy zrobić. Piotruś, stawiam wannę z wodą, w strukturze kryształu, z programem do skasowania wszystkich programów, wszystkich klątw, bytów, zazdrości, nienawiści, cholera wie czego. I teraz zapełniam tą wodą, wzmacniam tą wodę krystaliczną, jeszcze biliardkrotnie. Weź włóż Zosię do niej, do tej wody przytrzymać, żeby była w pełni pod wodą. Ta woda wszystko wyrzuca na zewnątrz. Taka czerń poszła. No właśnie, byśmy tu do jutra czyścili, nie wyczyścili. No właśnie. Dobra. Na drugi raz, jak ktoś przyjdzie do ciebie, będzie chciał, żebyś za niego coś zrobiła, bierz od niego 10 000. Wiesz co, ja tu błąd robiłam, że pieniędzy nie brałam. Właśnie, dlatego cię obsłali, tak. A teraz absolutnie. Zapłacisz to tak, jak... Dokładnie. I wtedy będziesz szanował i nie rzucisz żadnej klątwy. To są właśnie gnoje. Ja już to zauważyłam. Bo mówię, wiesz, wezmę za pijawki, to już tam masaż zrobię, tak? Ale robię normalnie, tak? Tak. I widzę, jak to puszcza, bo ja czuję, nie? Tak jest. I słuchaj, a tu raptem, oprócz tego, że ja zaczęłam się, wiesz, źle, no ale to jeszcze bywało, że ja dochodziłam do siebie, nie? A teraz już w ogóle nie mogę. Tak, bo do pewnego czasu jeszcze się regenerowałaś, a teraz już tak dużo tego obsiadło, że widzisz i co się dzieje. Przecież ta woda jest cała czarna. Pijana na górze, jakby była jakaś gówno brązowa. Wiesz, a to jeszcze mój były mąż i tam jego dziewczynki wszystkie. Zaraz to wszystko słazi teraz, absolutnie. Ja zwiększam tą moc, puszczam wodę z kranu i zaraz napływa, te wszystkie brudy spływają do Matki Ziemi. I od razu są zjadane i spalane na bieżąco. Jak już Zosia będzie całkowicie czysta, świecąca, czystą energią, to wtedy Piotruś powiesz. Powiem, co ja czuję, ale jeszcze głowa od tułowia unosi się do góry. Bo tu już tak mniej więcej leżę, chociaż czuję takie dreszcze, ale schodzi mi tak z nóg, z rąk, z głowy też gorąca, czoło, ale jeszcze jak gdyby się głowa do góry unosiła, nie opadła. Czekamy. Cały czas wchodzi to bardzo głęboko. Ta woda ma taką moc, chodzi do środka, do wnętrza. Wszystko z wnętrza wywala. No, wygląda to już. Dobrze, ja teraz spuszczam wszystką wodę. Prysznicę opłukuję, wannę i Zosię. Resztki wszystko spływają. Matka Ziemia zjada, spala, to nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie. Jak się, Zosiu, czujesz teraz? Jeszcze coś tak pomiędzy tymi piersiami, wiesz? Zobacz, co to jest, Piotruś. No, podskoczyło do góry, ale tu na mostku. Skacze to. Czeka. Chwyć to. Trzymasz to i co to jest? To chyba jakiś taki stworek? Zapytaj go, kim jesteś. Kim jesteś? Zawiścią. A kto jest twoim właścicielem? Moim właścicielem. Dobrze, wszyscy właściciele stoją. Teraz przed tobą, Piotruś. Ile ich jest? Kto to jest? 8. 8. Co ty wycieczki też przyjmowałaś? Nie. Popatrz, zrobił się byt zbiorowy. No. O. Zapytaj się ich, dlaczego żeście to zrobili. Człowiekowi, który wam z serca pomagał. No bo potrafiła. To tylko dlatego, że potrafiła. Nie patrzyliście, że wam pomogła? No. Ja. Kto to są ludzie? Są ludzie, tak. Kto to są ludzie? No. Pomagasz, a oni ci jeszcze... Kiedyś pilnowałam u tam znajomych kota w Warszawie, Mejkuna. I po prostu nie wiedziałam, że on był zaszczepiony. Właściciel wyjechał, nie, a on padł mi. Mówię, Matko Boska, co ja zrobię? Nie wiem, gdzie weterynarz, tu noc, tak? Zadzwonić nie mogę, bo za granicą jest. To było dawno temu, te telefony były drogie, miałam na kartę. Mówię, no nie, a po drugie nie będę go martwiła, tak? Więc zadzwoniłam do znajomych, bo mieli kota, blisko mieszkali, samochód mieli. I mówią, ale nasz weterynarz to jest daleko za Warszawą, tak? To ja mówię, no trudno, bo jak wzięłam kota, przytuliłam, pogłaskałam, kot się ruszył. Dałam mu coś do picia, napił się, nie? Później to on był tak niewdzięczny, a to głowę miał gorącą jak ogień, i to mu zeszło, nie? I kot był niewdzięczny, i kot do dzisiaj, jak go spotkam, to jest wdzięczny, nie? Tak. Lata minęły. On nawet mi spał ze mną i mnie ucałował. Tak, zwierzęta potrafią się odwdzięczyć. Dobrze, ja teraz biorę tego paszkwila i rozmnażam go i każdy dostaje prezent swój. I teraz mają własne paszkwile, które same stworzyli i nikt ani nic nie może ich odrzucić od nich. I teraz wątpię. Jak miałem miłosierdzie dla innych, to i dla was już nie mam. Poszli wąt paszkwile. Wasz paszkwil was będzie żarł teraz. Żebyście na drugi raz doceniali to, co ludzie dla was robią. Kopnij jeszcze w dupę, niech lecą szybko. To są gnoje, gorsze od paszkwili. Dobra. Zosiu, jak się czujesz? Tak to mi się luźniej zrobiło. Kurczę, ale coś jeszcze przed tymi oczyma. Z głowy mi zeszło, bo to wiesz, były te momenty, że mi tak jak gdyby ciągnęło przez środek głowy, nie? Tego nie czuję. Ale jeszcze coś ciemnego lata. Już to jaśniejsze jest i jest takie żółte tło cały czas. Piotruś, zobacz, co jest grane. But? Podeszła buta. No teraz no tak się wyraźnie obcas odznaczył, obcas zniknął. Ktoś chciał dokopać? Następny jakiś darczyńca. Wdzięczny darczyńca. Ale mi się dwa zęby zaczęły zdrowe ruszać i to już od jakiegoś czasu nie mogę z nimi dać rady. Zaraz wrócimy do tych zębów, teraz zobacz, o co nam chodzi. Piotruś. No, on jest jaśniejszy, ale jeszcze tak faluje. Co to jest? Normalnie chyba zbuduje piec i zacznę od razu wszystko palić. Trzeba zrobić jakąś hurtownię palenia wariantów. Ty wiesz co, ja wczoraj tak siedziałam przy tym ognisku, mówię, chyba muszę z całym ciałem wyjść. Ja ci powiem, że ja tam wskoczyłem do ogniska. Wskoczyłem do ogniska, tak, ja wlazłem do ogniska i poczułem, jak trudny ogień mnie ogarnął dookoła i zrobiła się cisza. Później wyszedłem sobie stamtąd. Była taka cisza dookoła. A teraz jak mówimy, to mi ścisnęło na czubku głowy. Ale to tak, nie tak zakręciło, tylko tak mi ścisnęło. Piotruś, zobacz, co to na czubku głowy zrobiło. Ty, Budku, uciekaj. Zaraz, bo to dopadniemy. Piotruś, co to na głowie zrobiło? Chyba jeszcze czegoś takiego nie mieliście, co? Nie, pierwszy raz widzę, żeby ludzie, którym się dobrze robi, to pierwszy raz widzę, żeby aż tak dużo, bo ja wiem, że ludzie są zawiści, zazdrośni, bo ja mam do czynienia z tym, ale to jest sama zazdrość, taka sucha, pusta, z boku zazdrość, a tu przyszli do ciebie, ty im pomogłeś i oni jeszcze cię rzucili coś takiego. To jest po prostu... Wiesz, po prostu naprawdę. Przypomnijcie, to ja wam pokażę, jak się fajnie bańki stawia, słoiki. No to może ktoś będzie potrzebował, nie? Piotruś, jak to wygląda tam? Cięcie miało jakieś coś takiego. Dobrze, teraz widzisz tego kogoś, kto coś, co to robi. Kto? Rzuca tak pełnym przekonaniem, z taką negatywną intencją. Ale kto to był? Kto to jest? Jakaś kobieta. Dobrze. Ja teraz to zabieram Zosi i na nią to daję. i wzmacniam jeszcze 1000-krotnie, żeby to dobrze poczuła, co robi. Ja się wzdrygnęłam. Dobrze mi się robi. Ja się pyta, czemu mnie to zrobiłeś? A dlaczego ty to Zosi zrobiłaś? Bo zasłużyła. A ty też zasłużyłaś. To Zosia cię zrobiła, że zasłużyła. Klientów traciła? A, klientów. Widzisz, matko, widzisz, teraz kto cię zaatakował? Wiem, wiesz, wiem, bo kiedyś gdzieś tam byłam ją na targach i spotkałam i to tak spojrzała na mnie, że Boże mój drogi. Widzisz, klientów zabierasz. Tak można zarobić na tych klientów, widzisz? Ale popatrz, jakie to jest kretyństwo. Ale ja nikomu nie żałuję, jak ktoś do kogoś siedzi. Tylko popatrz, tu baba zrobiła ci to dlatego, że jej klientów zabierasz. Ale dlaczego ci robią to ludzie, którym pomagasz? No. Tego ja nie rozumiem. Dobra, mniejsza z tym. Słuchaj, kobitko, Zosia niczym nie zasłużyła. Ty jesteś głupia po prostu, jeżeli ty to zrobiłaś. Dlatego to będzie teraz na tobie się działo. Rozumiesz? Dlatego, że ona niczego ci nie zabierała. Ona robiła swoją robotę, a ty swoją. Ale skoro ty jej to chciałeś zrobić, jej szkodzić, tylko ze zwykłej zawiści, to teraz to na dożywocie tobie zostaje. Ale dożywocie to znaczy na wieczność. I nikt ani z ciebie tego nie zajmie. Chyba, że przyjdziesz do mnie, dasz 10 000 dolarów, to ja ci to zdejmę. To będziesz klientem. Dobra, proszę wąt. Bo to szkoda gadać z paszkwilami. Oczywiście. Słuchajcie, ale coś... Ta, czekaj, wracamy do buta. But jeszcze? To taki dziwaczny. On tak, się czekaj. Piotruś, co to jest za but? O co tu chodzi? Teraz to i właściciel tego buta. Kto to jest? Jakiś mężczyzna. Zapytaj się, dlaczego to robił i o co mu chodzi. No dokopywali, to się dokopać. Tak, tobie się to dokopyło, to ty komuś, tak? Dobrze, to teraz weź tego buta i zacznij go kopać w dół. To przynajmniej jego but będzie go kopać. Nie przyszło, kto to? Kto to jest? Mój były mąż. No dobrze, to teraz kopaj go w dół. Cały czas. Ja teraz robię tego buta, jak kije samobiję i on będzie go całe życie kopał w dupę. Będziesz miał więcej. Jakby jak cię inni kopali, to teraz będziecie jeszcze własny but kopał. No, o mnie kopali, to ja będę kopał. Ja. Gdzie ja żyję? Chcę sklęczać i napowiadać przede mną. Ale słuchaj, ja tego buta nie mogłam ściągnąć, ja nie wiedziałam, co to jest. Dopiero teraz mi przyszło, jak tak rozmawialiśmy. I po prostu on się trochę zmniejszał już teraz, nie? I po prostu to mi przyszło, że to on. To nie go mały but kopie. Niech go kopie. A jest. Dobra, wreszcie mamy my zabawę, bo to już pora będzie dostać. Dobrze. A dosyć już tego. I dobrze. Co tam, Zosiu, jeszcze jest? Teraz się podnosi do góry, ale to tak w pewnym momencie mi się to pokazało, jak do obroża na jakimś psie, jakimś innym zwierzęciu. Co to jest, Piotruś? Takie. Teraz to widzę takie grubsze, cieńsze. To jest lepsze. No nie, no coś takiego. Wiesz, a teraz mi się te ciemne tak trochę rozdziela jakby sznureczki z tego historii. Jakieś powiązanie. Coś ze służalczością. Dobrze, ja przenoszę ciebie i Zosię do tego czasu, kiedy to zaistniało, obojętnie kiedy tam jesteście, to życie czy inne. Mm. I kim Zosia tu jest? Gospodynią. Dobrze, i co tu się dzieje? No właśnie usługiwała wszystkim. Tak? Oni ją wykorzystywali. Mhm. Ona była radosna i to oni wykorzystywali jak mogą. Dobrze, w takim razie Zosiu chce, żeby to wycofać? Oczywiście. Wycofuję do momentu, kiedy masz propozycję tam iść pracy, ale ty ją nie przyjmujesz, tylko idziesz do innego pana, który cię dobrze traktuje i dobrze płaci i dobrze żyjesz długo i szczęśliwie. Przyjmujesz, tak? Tak. Dobrze, w takim razie ja wywozuję wszystko tamto. Z wszystkich konsekwencji, z wszystkich żyć, aż do chwili obecnej wszystko wymazuję i w chwili obecnej zdejmuję z wszystkich twoich ciał i zmysłów. Zapisy do słoneczka, one spalone, nie istnieją, a ja na to miejsce wprowadzam ten nowy zapis, że idziesz do innego pana, Cię dobrze traktuje, dobrze zarabia, żyjesz długo i szczęśliwie. I te wszystkie zapisy są na wszystkich inkarnacjach i teraz we wszystkie ciała wchodzą i wypełniają taką radością, szczęściem i zadowoleniem. Jeszcze nie wszystko. Dobrze, zobaczymy, co jest dalej. Masz chwilę jeden. Ja montuję taką klatkę, Zosiu, teraz koło Ciebie. Specjalną klatkę energetyczną. Specjalny program. Ta klatka, ja ją otwieram, włączam taki program i ona wciąga wszystkie paszwile, które teraz koło Ciebie się pojawią. Jakakolwiek myśl, jakiejkolwiek przeszkadzajka, jakikolwiek paszwil, od razu go pokazuje się przed Twoimi oczami, Ty widzisz, jak go klatka wciąga i już go tam na haczyk wiesza, jak kiełbasy w rzeźniczym sklepie. I już. Ten drań jeden nie chce wyjść. Nie, to taką mocna klatka, że ma 10 razy większą i mocniejszą od największego drania, więc wciąga go, już jest w środku. I wisi na haku. Wszystkich wciąga do środka. Słuchajcie, ale zaczęło tak mi drgać wewnątrz. No, zaczyna wyrywać wszystko i wyłazić. No to syć już do was. Ile będziemy tu za nim? No, chyba jakiegoś bieżyć. Zaraz kolację zobaczmy. Bo nam kolację zjedzą, tak. Żeby być ładnie. Ktoś teraz daje Ci specjalne okulary. Dostrajam je i sprawdź. Wszystkie poziomy, na wszystkich ciałach i zmysłach Zosi. Czy jest wszystko dobrze? Się wczepiło. W którym miejscu? Z drugiej strony pękły. Dobrze. Teraz dostrajam okulary, bardzo wyraźnie widzisz, jak to wygląda, co to jest. Jakby maski. Dobrze. Zosiu, chcesz się tego pozbyć? Tak. Weź wyjmij to, Piotruś, z powiązaniami, połączeniami ze wszystkim. Wyciągasz to, jak to wygląda, co to jest. No, tylko masz karę. Zapytaj się, kim jesteś? Kim jesteś? Byta. Skąd się wziąłeś? Ja się wziąłem. Przeszedłem od mojego poprzedniego. Od kogoś wcześniej? To znaczy, od kogo przeszedłeś konkretnie? Jakiś mężczyzna. Dobrze. Teraz stoi przed tobą ten mężczyzna, jak on wygląda? No, taki starszy jakiś pan. Mamy cię. Zjadł starszego pana, przyszedł do następnego pana. Słuchaj, pytałeś się o zgodę, czy możesz tutaj przyjść do Zosi? Nie. No to dlaczego tu przyszedłeś? No bo mówię. Tak? Dobra, teraz zanosimy cię do słoneczka. Słoneczko przyjmuje, zjada z pana i znikasz. Nie ma cię, nigdy cię nie było, nigdy cię nie będzie. A Zosia jest wolna od ciebie. Gdzie my żyjemy? Wolna Amerykanka. Oczywiście. Dobrze, zobacz, jeszcze coś jest, czy już nie ma nic. No, już co, wszystko mogłam pomyśleć, ale aż tego tyle. To ci nie wiem, się pokazały w jakiś kosz. W którym miejscu? Na plecach był kosz. Tam stoi właściciel tego kosza. Kto to jest? Mężczyzna czy kobieta? Kobieta. Zapytaj ją, dlaczego ten kosz założyłaś, Zosi? Żeby dźwigała. Teraz zdejmujesz ten kosz, Zosi, zakładasz jej. I jeszcze 100 kilo kamieni do tego kosza. Zapytaj się, jak się czuje. No ciężko. Masz nosić, tak? Komuś zakładasz ciężary, to teraz sama będziesz nosić. Coś mi się wydaje, że my nie będziemy im ratować. Będziemy wszystko przekazywać, oddawać i wysyłać. To jest tak. Najlepszy sposób. Najlepszy sposób. Nie nauczysz durnego inaczej. No tak, jak? Tak, bo wydaje mi się, że to są, wiesz, zawodowi tacy. Tak, zawodowi ceniacy. Za pieniądze. Dokładnie. Więc teraz zakładamy ten kosz, montujemy, zabezpieczamy. Nikt tego nie może zdjąć. Będziesz kobitko nosiła wiecznie. To tak, co dajesz, to dostajesz. Cześć, papa, poszło. Dobra, zobacz, czy jeszcze gdzieś coś u Zosi jest. Coś przy nogach. Co tam jest? Pęta takie. Dobrze, stoi właściciel tego, co na nogi założył. Kto to jest? Kobieta, mężczyzna? Mężczyzna. Zapytaj się, dlaczego tu założyłeś coś? Żeby za daleko nie zaszło. Dobrze. Zdejmujesz to, zakładasz jemu. Ale zmniejszasz jeszcze krócej, żeby on jeszcze miał gorzej schodzenie. I kopa mu daje, niech idzie. Tak. Co dajesz? Tu dostaje pożowo. Następny. Pod kico. No nie, tak będziemy robić, tak, koniec. Ja widzę, że normalny tego nie zrobi. I teraz już wiem, dlaczego się niektórzy ludzie obrażali za takie rzeczy, jak ja robiłem, bo to były paszkwile. Tak. Normalny człowiek mi się nie obraził, powiedział, dobrze, a paszkwile mówią, to nie wolno, to miłością trzeba. Z paszkwilami rozmawiać miłością. Nie, koniec, ale... Już teraz widzisz, jak rozmawiałaś miłością z nimi. Ty im pomagałaś, oni co oni ci zrobili? Dobrze. Pierwszy raz widzę, że masz tyle. No ale dobra. W takim razie, Piotruś, jeszcze jest jakiś chętny? Ja teraz robię taki numer. Ja wzywam wszystkich tych, którzy cokolwiek jeszcze założyli u Zosi, gdzie my nie widzimy ani Zosia, ani nie wiemy. I oni wszyscy stoją jako materialni przed tobą. Ile ich jest? No i cacy. I teraz to, co oni założyli Zosi, na czerwono jest. Gdzie ono jest i co to jest? Coś przy głowie, no. Dobra, zdejmij to przy głowie i załóż temu właścicielowi na łeb. Dobrze przybij, żeby mu nie spadło i kopa, niech idzie. Młotem, tak, a jest, poszedł. A drugi? A drugi w pasie coś. Zdejmij z pasa, załóż jemu też. Tak, ja tu ciągnę pod żebrami. A, zdejmij to wszystko, załóż jemu, dobrze mu tam zapnij, żeby on tego nigdy nie ściął. Ja mu to blombuję, kopa mu sprzedaj i poszedł wąt. Ja też. Tak jest. Tak, będziemy się bawić. Będziemy się bawić, tak oni się bawią. Tak. Tylko, że my się lepiej będziemy bawić. A my przynajmniej będziemy im oddawać to, co oni dali. Zapamiętają. Tak. I jeszcze będziemy pieczątki na czoło dawali. To, że jak, tak, że jakby w razie przyszedł później do mnie taki paszkwil, żeby go uwolnić, to ja wtedy go po pieczątce rozpoznam. Ale zobacz, że najbardziej zawistni są ci, co biorą bardzo dużo pieniędzy. Ci, co biorą po 700-800 zł, to tacy najbardziej są zawistni. Jeżeli ktoś robi coś tanio, za darmo, ojeju, to oni wtedy dopiero rzucają różnymi świństwami. Bo im chodzi o pieniądze. Słuchaj, ja już się przekonałam na sobie. Na najwyższych, tak? Tak. I niby mamy iść do lepszego. Jak mamy iść do lepszego? Jak człowiek człowiekowi? Dobrze, Piotruś, sprawdź. Teraz przeskanuj na wszystkich poziomach całego istnienia. Wszystkie ciała i zmysłów, czy wszystko jest ok. Jeszcze siedzi. Idzie. Tu nie zniknął, nie pojawił się. To ja go teraz zatrzymuję i trzymam. Kto to, co to? Jak to on, Zosiu, wygląda? Znowu taka ciemna plama, ale już taka, wiesz, delikatniejsza. Dobrze, ja ją chwytam do słoneczka i razem z właścicielem do słoneczka. Słoneczko zjada, spala i już nie istnieją. Jeszcze tak z lewej strony, tak jak gdyby smugi, ale już nie w poziomie, tylko takie podłużne, nie? Jakieś, ale takie drobne. A to już smugi. Zabieram te smugi do słoneczka razem z właścicielami. Słoneczko spala i nie istnieją. I wir czuje w czakrze korony. To chyba dobrze, nie? Tak. Zobacz, Piotruś, czakrę korony. Co się dzieje? To się unormować. Właśnie. Ja ją teraz synchronizuję i już jest normalnie. Jak się teraz czujesz? Lepiej się uspokoiło, ale jeszcze takie coś w splocie słonecznym poczułam, tak jakby mi dwa żebra chciało ściągnąć, prawe z lewym. Piotruś, co to? to też coś unormować. Tylko jakiś opór. Dobrze, ja teraz synchronizuję czakrę z plotu słonecznego. Nadaję prawidłowy wir i częstotliwość. Ona się synchronizuje i już jest prawidłowa. Jak ją czujesz teraz? Zastanawiam się. Zakuło w klatce piersiowej wyżej. No nie, no matko. Nie. Dobrze, spokojnie. Co tam jest w tej klatce, Piotruś, zobacz. No to wasza energia ciągle się tak rozchodzi. Ciągle jakieś opory napotyka. Ja zdejmuję z ciebie, Zosiu, wszystkie opory, wszystkie jakieś resztki. Odrywam wszystko jak siatkę. Ściągam je do słoneczka. Słoneczko to zjada, spala, to nie istnieje. A teraz już normalny przepływ energii jest i wszystkie czakry synchronizuje. Wszystkie prawidłowo funkcjonują. Jeszcze taka drętwata na lewym policzku. Tuż tańka lewa. Piotruś, zobacz, co się tam dzieje. Postałość. I zapis przeaktywował. Dobrze, ja przenoszę ciebie teraz do tego momentu, kiedy on się wydarzył, obojętnie kiedy to było. Jesteś tam razem z Zosią. Co tam się wydarza? Uderzenie. Dobrze, chcesz, Zosiu, to wycofać? Tak. Wycofuję przed uderzeniem i teraz jest przed tym zdarzeniem, odwraca się, wraca do domu. To się nie wydarza. I nie ma tego zapisu. Ja wymazuję wszystkie zapisy aż do chwili obecnej i z ciała, z twarzy to schodzi do słoneczka, słoneczko spala, a na to miejsce wchodzi zapis. Nic się nie wydarzyło, jest spokój, cisza i wszystko puściło. Okazała się taka głębia oceanu. Co to, Piotruś, jest? Jakieś tam. Dobrze, przenoszę do tego czasu, kiedy to się wydarzyło, obojętnie kiedy i gdzie jesteście tam, w tamtym czasie i co się tam dzieje. Dobrze. Chcesz, żeby to wymazać? Że ja wymazuję wszystkie te zapisy. Chodzi o emocje, zdarzenie zostawiam jako doświadczenie, ale wymazuję emocje, szczególnie te ostatniej chwili, topienia się, wszystko kasuje do zera. Z wszystkich żyć, istnień, wszystko wymazuję aż do chwili obecnej, z wszystkich ciał, zmysłów. Teraz się zdejmuje do słoneczka, słoneczko zjada, spala, to nie istnieje. I jest już absolutna cisza. No i ten paszkwil, jeszcze jeden próba. W którym miejscu? Z lewej strony. No, przesunął się na prawą trochę. Piotruś, teraz go łapiesz i trzymasz go w ręce. Jak on wygląda? Kto to, co to? Zapytaj się go. O, jak się skręca. Jeszcze ogon mu świeci. Zapytaj się go, kim jesteś. Nie jesteś, a co się to obchodzi? Ukryć mu łeb. I to słoneczko. Słoneczko go spala i on już nie istnieje, jego nie ma. A co się z niego wolno? Kto następny? Stoi w kolejce, nie bądź. Dobra, dawać, cała kolejka. Wszyscy stajcie w kolejce. Druga kolejka. Tak powoli się w stronę paszą się, jeden zbliża. Dobrze. Za nim. Dobrze. W porządku, ja stawiam maszynkę do mięsa. Oni przychodzą, od razu wskakują, a maszynka kręci się i od razu mieli i tylko wychodzi z nich mięsko mielone. Wszyscy po kolei. Wskakiwać, chłopaki, tam szybko, zaraz was uwolnimy wszystkich. Tak, dobrze. A mięsko leci do miseczki. Miam, miam. Tak jest. Jak już ostatni będzie, on ostatni na czerwono będzie świecił. Wpadnie do maszynki i ten ostatni na czerwono, to mi, Zosiu, powiedz. No spieszcie się. Jeszcze się spóźnicie. Ja przyspieszę maszynkę 100-krotnie, żeby miała lepszy przerób. Wszyscy? Czy jakieś takie drobne lecą? Dobrze, wszyscy mają jabłko, nie wszyscy. I to z prawej strony na lewą. Szybciej, szybciej. Jeszcze jakieś duże, krągłe. No, szybciej, szybciej. Słuchaj, no nie, sunie się. Tak jakbym je uderzył w prawy policzek, no tak aż za kubo. Ale jeszcze jest jakiś leci. Pomagaj, wrzucaj razem z tym wszystkim, wrzucaj do tej maszynki, przyspieszamy. Turbo włączamy. Tak jest, włączamy turbo. Z 10-stopniowym przyspieszaczem. Wokół klapsa stajesz. No nie, no to już chyba przesadzają, że końca nie widać. No dobrze. To teraz daję taki program, że mają się łączyć po 100 sztuk i na raz wpadać. Nie pojedynczo, tylko po 100. Jak długo ty się, Zosiu, zajmowałaś tymi ludźmi? Oj, słuchaj, wiesz co, jest tak od 90 lat. Ja. To nic dziwnego, że tu już są całe pakiety. Ale były przerwy, nie? Ja wiem, ale to... Czasami miałam dosyć i powiedziałam koniec, nie? Później znowu wracałam. I one znowu pokazały, już było jasno. Oni chyba idąc w przestrzeni wykorzystują moment. Nawet są wszyscy już chyba zakończyć tą karierę swoją. No tak już momentami widzę. Ja mam pomysł, bo to już jest późna godzina, jeszcze ludzie czekają. Zostawiamy tą maszynkę i oni cały czas włączą program, że cały czas będą ściągani i będą tą maszynkę, aż maszynka jak zakończy, wpadnie ostatni, ona wtedy zamknie się, wyłączy, a to mięsko, wszystko co jest na tacy, pójdzie do słoneczka, słoneczko to zje, spali, to nie będzie istniało. I w ten sposób zamykamy tym programem, że to się samo wszystko pozamyka. To Zosiu, przenoszę ciebie do ciała, jesteś w ciele. Liczę do 5, wybudzisz się i będziesz się bardzo dobrze czuła. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz. Nie rób tego więcej. Daj tym ludziom spokój. Niech oni ci nie robią krzywdy. Bo to jest po prostu straszne. Słuchaj, tam reakcje wiązane. Rozumiesz? Reakcje wiązane. Ta osoba, która tobie pomogła, a rozmawiała innej, to inne osoby przez samo rozmawianie wysyłały do ciebie. To jest... Ja tego nie widziałam wcześniej. To jest wręcz... Słuchaj, ale przyszłoby ci do głowy ani mnie, ani tobie, nie? Nie przyszłoby. Nie, mnie też nie przyszło. Tylko, że ja ci powiem, ja jestem bardziej ostrożny. Ja pilnuję takich rzeczy. Może dlatego ja nie dopuszczam do takich rzeczy. A ty się otworzyłaś i zapomniałaś. Ja jestem bardziej bezwzględny. Rozumiesz? I dlatego nazbierałaś tego gówna. Już teraz masz najlepszy dowód na to, jak masz to robić. Bo inaczej szkoda gadać.